Witajcie, 117 odcinek Niskiego Pressingu, Maciek Matwiej, Paweł Jantura, a naszym gościem Mateusz Szczepaniak, były piłkarz Miedzi Legnica. Witaj, dziki, na pokładzie Niskiego Pressingu. Cześć, cześć. Jesteśmy święcie przekonani, że ucieszyliście się na wieść o tym, że to właśnie Mateusz zagościł w Niskim Pressingu. Będzie na pewno ciekawy, ale póki co, Maciek, tradycja. Tradycją, tak, przedstaw gościa. Przedstawmy naszego gościa, wychowanek Amico Lubin. Karierę kontynuował w Zagłębiu Lubin, w OSER, w KS Polkowice, w Miedzi Legnica, Podbeskidź Ubielsko-Biała, Krakowi, Piaście Gliwica i cypryjskim Enosis Neon. Dobrze wiem? Jeszcze Warta Poznań. O, i oczywiście Warta Poznań. 118 występów na boiskach Ekstraklasy, 22 gole, 6 asyst, ponad 100 meczów w reprezentacjach juniorskich i młodzieżowych. Mateusz, witamy jeszcze raz. I przede wszystkim dwukrotny piłkarz Miedzi Legnica, to dla nas jest jakby sprawa kluczowa. Mateusz, masz 30 lat, jesteś już piłkarskim emerytem, trudno w to uwierzyć. No, jak to jest? Powiem tak, no, to nie był dla mnie taki dosłowny szok, że dowiedziałem się z dnia na dzień, bo odczuwałem ból w biodrze, że coś mi dokucza jednak, ale sama diagnoza, to, że nic z tym nie zrobię i to, że nie będę mógł kontynuować już gry na wysokim poziomie. No jednak miałem taką lekką załamkę na początku, no ale już w tym momencie, powiedzmy, poradziłem sobie z tym wszystkim. Powiedz, czy faktycznie dalsze uprawianie piłki nożnej na poziomie profesjonalnym, bo o tym rozmawiamy oczywiście, to jest groziłoby w twoim przypadku niepełnosprawnością? Powiedz mi, opowiedz coś więcej o tym. Groziłoby swoim. Tym, że nie mogłem funkcjonować normalnie w życiu codziennym, bo już mi dokuczało to Warcie Poznań, że po treningu miałem problem z wyjściem z psami. Tak naprawdę, bo trening codziennie, czasem dwa razy w tygodniu, na dzień, później mecz. No i to te obciążenia się nakładały. Tego nie można było rozluźnić, bo te mięśnie, które są dookoła biodra, które mają chronić to biodro, one się tak spinały i tak już mi przeszkadzały, że mi ciężko było. Jak to teraz wygląda bez tych obciążeń treningowych? Możesz normalnie funkcjonować? Mogę, jest ból, ale to jest taki ból znośny. I normalnie, jak lekarze powiedzieli, powinienem zrobić endoprotezę, wsadzić sztuczne biodro. To jest nieuniknione? No, czekam na coś, co będzie innowacyjne i zobaczymy, czy może wymyślą jakąś inną metodę, żeby tego jednak całego biodra nie zmieniać, tej całej końcówki. No bo wiąże się to z tym, że w wieku 30 lat, jeżeli ja bym zmienił, to za 20 lat prawdopodobnie musiałbym wymienić jeszcze raz. To jest kolejna operacja. Też nie wiadomo, czy mógłbym normalnie funkcjonować, na pewno nie mógłbym uprawiać sportu. Teraz jeszcze to mogę robić, mogę biegać, mogę truchtać, mogę, tak jak gram w Legnickim Polu, też mogę to robić, ale no powiedzmy na jakichś optymalnych obciążeniach, takie, które gdzieś tam nie ingerują mi mocno. Kiedy usłyszałeś wyrok? No wyrok usłyszałem, wyrok, jak to brzmi. No też tak medycznie wstali ze szów, jak to ja. Było po twoim odejściu, przypomnijmy, odejściu z Warty Poznań. Tak. Wiosną. Byłem na testach medycznych w stali Rzeszów i tam doktor po prostu powiedział mi, patrząc na moje zdjęcie, które wykonałem wcześniej, rentgenowskie mojego biodra, że musiałbym znaleźć jakiś inny zawód, bo jego zdaniem no to biodro nadaje się do wymiany i to jest biodro 60-latka. Lewe też jest złe, no ale jest jeszcze takie, nieobciążone. Nieobciążone, bo jestem prawonożny, pewnie dlatego, więc te rotacje były dosyć duże. No to już przez większość kariery grałeś z bólem. Wcześniej żadni lekarze tego nie zauważyli? No a teraz mogę gdybać, ale ja jeszcze jako dziecko miałem bardzo duży problem na przykład z gibkością. Musiałem chodzić do specjalistów, żeby być dobrze rozciągniętym. Nawet kiedyś trener kadry Dolnego Śląska powiedział mi, że jeżeli ja nie będę na następną kadrę dobrze przygotowany pod względem gibkości, czy nie będę rozciągnięty, to mnie na następną nie weźmie. Więc kiedyś spędziłem całe lato chodząc do specjalisty, do takiego Ukraińca, który przyjechał do Lubina i no i nastawiał mnie. To było takie trochę innowacyjne, nie było czegoś takiego jeszcze w Polsce. I teraz jak na to patrzę jakby z perspektywy czasu, no to wiem o tym, że to wszystko i tak miało podłoże genetyczne, bo mój tato też ma problemy i to miało podłoże takie, że jeszcze nie miałem rozbudowanych mięśni pośladkowych. Prawdopodobnie ten ból przychodził na plecy, tam były spięcia, nie mogłem tego rozciągnąć.
Więc ja miałem to od dziecka. No, też tak mój organizm zareagował, że obudował się pewnymi zwapnieniami w stawie, które teraz mi przeszkadzają, ale trzymają mi biodro za to, więc jeżeli ja bym miał to usunąć, musiał to usunąć, no to prawdopodobnie biodro po dwóch dniach by mi wypadło w ogóle ze stawu. I także jest skomplikowane. Stawiamy kropkę w tematach medycznych. Ale musieliśmy o tym. No tak, no ja 30 lat, no jeszcze miałem powiedzmy 5 lat gry. Może i więcej. Nie możemy tego przeboleć, dlatego chcieliśmy. Tym bardziej, że ja też nie mogłem, bo nigdy nie miałem problemów z żadnych zdrowotnych. Nigdy nie miałem. Generalnie też nie przypominam sobie jakieś kontuzje. Przerwy dłuższej czy coś, ze względu na jakby tam problemy zdrowotne, więc dla mnie... To bardziej większe zaskoczenie nas, dziennikarzy, kibiców, że to tak szybko się wszystko potoczyło. No, Mateusz, latem gruchnęła informacja o twoim tak naprawdę zaistnieniu w klubie sportowym Bydgoskie Pole. Skąd ten pomysł i od kogo przyszło do ciebie? I czym się tam zajmujesz? Czym się tam zajmujesz właśnie? Gdzieś tam wyczytaliśmy, że już bramkę strzeliłeś. No jakoś tak się udało. Na trupie. Zaszło. Zaszło jak zawsze. Każdą moją bramkę. No to opowiadaj. To jest duży projekt. Znaczy duży. To jest projekt, który nie jest... To jest projekt długofalowy. Razem z Adamem Wasilewskim. Byłem piłkarzem Miedzi wychowankiem. Tak, byłem piłkarzem Miedzi wychowankiem. Próbujemy coś tworzyć fajnego w Legnickim Polu. Na pewno to nie będzie teraz, nie będzie w tym roku, nie będzie na początku następnego. Chcemy zrobić coś, co będzie i nas satysfakcjonowało i też ludzi z regionu, czyli ludzi z Legnickiego Pola, bo myślę, że tam, jeżeli chodzi o tą gminę, zasługuje na to, że z tą infrastrukturę. No, możemy to wyciąć. Gramy setki na żywo. Możemy to, no i możemy, i chcemy tam stworzyć coś fajnego, też dla dzieci, też dla juniorów. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Na pewno jesteśmy po wstępnych rozmowach też ze sponsorami. Jakieś przygotowywanie biznesplanu na to jest i też my sobie sami daliśmy trochę większe widełki, bo nie ukrywamy, że każdy z nich ma też swoją pracę i my to robimy tak naprawdę po godzinę. Informacja, ten komunikat oficjalny podawał, że będziesz dyrektorem do spraw sportowych, tak? To tak w takim rozumieniu... Tak. No tak, tak. No, dyrektor sportowy, no jak sama nazwa brzmi, no to będziemy działać, ja będę działał pod tym, żeby znajdować odpowiednie personalie, żeby ktoś przyszedł do nas. Nie jest to łatwe w klasie okręgowej. Bo niektórzy, po prostu ci ludzie, co grają w klasie okręgowej, mają już swoje kluby. Dlatego dążymy, żeby był jakiś sponsor, który zachęci. Funkcja dyrektora sportowego w klasie okręgowej to, zgodzisz się z nami, no rzadkość, tak? No funkcja... Ale to szerszy projekt, tak? Tak, szkółka, teraz tak tego dalej. Bym tak nie nazywał, dopiero jeżeli by był jakikolwiek awans, który na pewno nie celujemy w tym roku na takie coś, to, no to dopiero wtedy będzie można to tak nazywać. No. Przyciągnęliśmy kilka osób, tak jak mówiliście, że no kilka osób, kilkadziesiąt osób też do nas dzwoniło i pytało, co to w ogóle jest za projekt, co tam się dzieje. Też różne historie tworzyli w głowach. My mamy swoje, nie mówimy o nich głośno, nie chcemy o nich mówić głośno na razie, dopóki nie będzie konkretów. Ten klub tak naprawdę 2 miesiące temu miał 4 osoby, teraz jest kadra 24-osobowa. I powoli budujemy. Treningi są profesjonalne, robimy to tak jak wyglądało, jak ja znam z klubów ekstraklasy, też z zagranicy. Tak samo Adam też i próbujemy razem coś fajnego chłopakom ułożyć na treningu. A wracając do tego, ten dyrektor sportowy, te personalia, no to no na pewno tutaj dopiero będzie moment do wykazania się, jeżeli my awansujemy trochę wyżej i będzie ten sponsor, wtedy będzie można powiedzieć o jakiejś tam roli mojej. I gdzieś tam w wolnych chwilach jeszcze wejdziesz na parę minut i pomożesz pierwszemu zespołowi. Na tyle jest zdrowie pomoże, na tyle będę pomagał. Na tym poziomie nie obawiasz się? Nie, jest dużo zabawy, dużo fajnej gry i... Na pewno marketingowo rzucasz przeciekawe światło na klub sportowy Legnickie Pole, bo ktoś, kto w Polsce nie słyszał jeszcze o tym klubie, to dzięki temu transferowi... Wiele osób usłyszało. Dzikiego do Legnickiego Pola. Będziemy Maciu, na pewno bacznie się przyglądać, bacznie się przyglądać projektowi Legnickie Pole. Fajna sprawa. Mateusz, tak jak Maciek się przedstawił, 118, tak? Występów w Ekstraklasie, w samej Miedzi, 92 spotkania, 22 gole
Liga Ekstraklasa Cypryjska, kilka klubów z Polski. Ale te 92 spotkania to uściślimy również na boiskach w Miedzi pierwszej ligi. Tak, tak, tak. Raz pierwsza liga tak plus Ekstraklasa oczywiście. Mogłeś wycisnąć więcej z tej kariery? Zdecydowanie, no, oczywiście. Na pewno mógłbym wycisnąć więcej. Jako nastolatek byłeś w Oksa? Powiem tak, no, zadebiutowałem tak naprawdę dobrze w Ekstraklasie w wieku 24 lat, więc za późno, zdecydowanie. Tym bardziej, że byłem, tak jak mówiliście, we Francji, gdzie później wróciłem do Polski i musiałem... No w latach 80. mówiliby, że 24 lata, młode perspektywy, tak, ale nie dzisiaj. Nie? No nie dzisiaj, no nie dzisiaj i jakby też jest dużo mojej winy, też jest jakby dużo szczęścia, które brakowało w tym wszystkim, no, ale nie żałuję, bo uważam, że na to, co teraz z perspektywy czasu patrzę, jak wygląda moje zdrowie, i gdzieś tam wcześniej nie miałem sygnałów takich większych, jeżeli chodzi o moje biodro, to wykręciłem całkiem niezłe liczby. Oczywiście zawsze człowiek po tym wszystkim mówi, kurczę, mogłem więcej, mogłem robić to i tak dalej, i tak dalej. No człowiek żył, no, nie myślał o tym. No, jakby też chciałem też korzystać z tego, że mówię w Ekstraklasie, że grałem z fajnymi chłopakami, w fajnych klubach. No, no i właśnie, który etap tej ekstraklasowej kariery najmilej wspominasz? Ten w Podbeskidziu? Chyba tak. Tak, no, na pewno. No, byłeś na takim naprawdę stożku startowym, znoszącym. Tak. To był ten moment, gdzie powiedziałem sobie, że debiut, muszę teraz coś zrobić w tej piłce, no bo byłem w pierwszej lidze cały czas i powiedziałem, że też miałem rozmowę z Andrzejem Dodeo, z prezesem Miedzi, więc zapytałem się go, czy po prostu będzie szansa pójścia do Ekstraklasy. Wtedy to Podbeskidzie było w Ekstraklasie. Zezwolił mi na wypożyczenie. Też nie było łatwo to uzyskać od niego, bo chciał, żebym był w Miedzi Legnica i dalej reprezentował mnie, żebym pomógł w awansie. No ale zezwolił mi, jestem mu za to wdzięczny na pewno. I też gdyby nie on, to prawdopodobnie gdzieś tam ta kariera mogłaby zostanąć na poziomie pierwszej ligi, bo im mam więcej lat, wtedy mogło być trudniej o ten debiut i mieć tam zainteresowanie klubu bez Ekstraklasy. No i te liczby, które wykręciłem w Podbeskidziu, no też mogły być większe, ale naprawdę wspominam bardzo dobrze i ten okres był no, sprzyjający, mi można powiedzieć. To chyba taki twój prime time rzeczywiście, tak. A najgorszy? Niech zgadnę, Krakowie? Tak, za trenera Probierza. Wydaje mi się, że to ten okres u trenera Probierza, no to nie był zbyt owocny. No nie polubiliście się. Owocny, ja tak no, kilka razy wysyłałeś taki sygnał, że nie było wam po drodze. No, ja tu takie przygotowaliśmy pytanie do ciebie, który trener w twojej karierze byłby dla ciebie numerem jeden? To proszę odpowiedzieć na to pytanie. A drugie podpytanie, który trener dla ciebie jest najgorszy i dlaczego jest to Michał Prorycz? Może teraz przejdźmy do tego pytania. Jakby nie będę wdawał się szczegóły, dlaczego, może zacznę od tego, kto jest najlepszy. Kogo najlepiej wspominasz? Najmilej jest tak naprawdę prawie wszystkich, 99% trenerów wspominam bardzo dobrze. Tylko, że nie, ciężko powiedzieć, kto był najlepszy, bo tak naprawdę każdy dał mi coś innego. No. Jakby gdzieś tam każdy miał inny warsztat, każdy miał inne podejście do zawodnika. Od wszystkich wyniosłem, by to wszystko złączyć w jedną całość. Okej, mówię tak dyplomatycznie, nie? Trochę, ale tak jest, taka jest prawda. No nie, też miałem w juniorach bardzo dobrych trenerów, we Francji miałem fajnego trenera, który tak naprawdę pokazał mi w wieku 17 lat, na czym polega trening napastnika, jak wygląda, jak przygotowanie w ogóle zawodnika mentalnie. Kiedy na przykład no, był taki mecz, gdzie przed meczem samym powiedział mi, masz zrobić, bo ja grałem na skrzydle we Francji, na prawym tak. skrzydle. Powiedział mi, masz zrobić 14 driblingów czy 15, macie wyjść tylko 4 z tego wszystkiego. W Polsce jakby to jest nierealne podejście, bo w Polsce nie kiwaj, graj na dwa kontakty. Tak. było. No, zresztą ja też jestem pakietem, jak i tak często jest. Jakby zawijanie trochę kreatywności, co jest strasznie męczące, no bo to jednak piłka nożna polega na tym, żeby jednak najpierw budować jednostki, które będą tworzyć zespół. No ale okej, no to mówię, że ciężko mi określić, kto był najlepszy, no, że od wszystkich wyciągnąłem coś fajnego. Nie chcę personalnie do nikogo chwalić, ale no, nie tyle co najgorsze, ale moja współpraca z trenerem Probierzem. O co ta kosa poszła? Nie było kosy, po prostu jakby różniliśmy się pod wieloma względami. Jakby... Kosy nie było, ale chemii również nie? Nie, zdecydowanie nie było chemii. Jakby
nie chciałbym nawet tej chemii, no bo to wolałbym jakby z dala się trzymać od tego. Mateusz, zanim przejdę do pytania o miedzi, bo to jest temat, który nas najbardziej interesuje, muszę ci zadać pytanie o Zagłębie Lubin, bo jesteś, można powiedzieć, wychowankiem Zagłębia, chociaż jesteś przypisany do Amico, klubu, który trenuje dzieci z Lubina. Powiedz, czy ty nie masz takiego naturalnego żalu do Zagłębia, że nie dostałeś po prostu takiej prawdziwej szansy od tego klubu? Nie mam, ale miałem. Już mam 30 lat, już dałem, jakby przeszedłem ten etap, gdzie mógłbym mieć żal do Zagłębia Lubin, kiedy miałem tak naprawdę 16 lat, wyjechałem do Francji, wróciłem, miałem debiut. Z różnych względów później po debiucie nie grałem, w ogóle nie brałem do kadry, nie byłem grany do kadry na mecze. To już jest jakby sprawa Zagłębia Lubin, jak oni traktują wychowanków. Ja jakby już dawno o tym zapomniałem, odzięczyłem się pewnymi bramkami z nimi, więc jakby chyba to wystarczy. Krok! Szczerze jest zwycięską bramkę w derbach na stadionie Zagłębia Lubin. Tak. Mateusz, pamiętamy twoją radość. Miedzi zaliczyłeś dwa takie znaczące dla kibiców epizody. No epizodami to chyba byśmy tego nie nazwali. To takie czasowe okresy, tak? Cezury czasowe. Dwa okresy. Powiedz mi, jak wspominasz te okresy, który był bardziej taki piłkarsko-miarodajny? Dwa różne, bo pierwsze dwa lata były w pierwszej lidze, no i ten drugi był w Ekstraklasie. Możemy powiedzieć, że ten drugi zdecydowanie był bardziej budujący? No to on Cię wypromował do Podbeskidzia, prawda? Nie, ten pierwszy. Ten pierwszy na pewno był, no byłem jakby, nie ukrywając, nie tyle co kluczową, ale znaczącą postacią Miedzi Legnica. No, jak zawodnik jest jakby też doceniany i to też się inaczej czuje. Gra, ja wiedziałem, że też dużo ode mnie zależy w tym klubie. Później już ten drugi etap w Ekstraklasie, no też taki trochę niefortunny dla Miedzi, bo z takim składem spadliśmy z ligi. Każdy na koniec bił się w pierś, co mógł zrobić lepiej. Również z trenerem, nie tylko zawodnicy, bo my mieliśmy żal do siebie. Każdy z osobna, ja miałem żal do siebie, że czegoś nie zrobiłem, coś zrobiłem za mało lub no, tak jak rozmawialiśmy w szatni, no, wiele rzeczy na ten spadek się złożyło, no szkoda. Fajnie jakby Miedzi Legnica wróciła do tej klasy, no bo jednak zasługuje, żeby tam być. No a teraz na dobrej drodze, wydaje mi się, żeby to robić. Dobrze, przypomnijmy, jednego punktu zabrakło. No właśnie. Tak, no. Gdyby nie ten spadek, to nie wylądowałbyś na Cyprze? No nie. Gdyby nie spadek, bym dostałbym w Legnicy. Prawdopodobnie. No ale jak wspominasz? Tak, gdyby trzymał spadek w Ekstraklasie. Jak wspominasz tą egzotyczną przygodę? No, gdyby, na wyspie Afrodyty. Powiem tak, no, gdyby nie spadek, nie poznałbym mojej dziewczyny, którą teraz jestem, więc nie mogę... Nie mogę powiedzieć, że źle się stało, no ale te kilka miesięcy, bo to był chyba razem, podsumowując okres przygotowawczy, też 8 miesięcy na Cyprze, które spędziłem, no pokazały mi też piłkę trochę z innej perspektywy. Trochę inny tryb życia w ogóle, inna mentalność ludzi i no to wiele bym przełożył tutaj do nas. Ale ta inna perspektywa to basen, palenki w drinka? Bo tak czasami słyszymy od piłkarzy, że jednak ten freestyle tam na Cyprze jest. Ale freestyle jesteś na boisku, jesteś w kreatywności zawodników. Jak się ogląda ligę cypryjską, graliśmy z Apoelem, graliśmy z Omonią, gdzie trenerem był Henningberg. Tam wystarczy zespół fajnie pokładać taktycznie i ma się fajne personalia, żeby można było stworzyć naprawdę dobry zespół. Trochę inna mentalność mówiłem, bo... No więcej luzu. Więcej luzu, ale jak dobrze idzie, to jest super, naprawdę. Na rękach niosą. Mogę, że jakieś trochę wyniki nie są po myśli kibiców i nasz i klubu. To południowcy. No reagują dosyć ekspresyjnie, ale... To jest fajne, bo oni nie ukrywają. Oni nie, jak już coś mam powiedzieć, to mówią, robią, teraz trudno coś tam. No przykład, graliśmy z Apoelem, mieliśmy straszną taką serię trzech chyba mecz, które nie wygraliśmy i trzeci wygraliśmy 2-0 do 75 minuty. Sędzia trochę pomieszał, trzeba przyznać, że doliczył 5 minut, graliśmy 12, faule w ogóle, których nie było, gdzieś ktoś się wywracał sam, no, on gwizdał. Kręcił jednym słowem. No powiedzmy, no, w cudzysłowie. No i trener wszedł na boisku, no i coś tam odepchał. No, i tam okazało się, że później dostał 8 meczów, on jeszcze tam naszym fizjoterapeuta chciał go odciągnąć,
łokcia dostał, zęba stracił. Wesoło. Także no, takie są przebojne, są ekspresyjne. No i jakby w tym wszystkim też jest dużo szczerości, gdzie u nas tego może brakuje. A nie było szansy na kontynuowanie tej przygody cypryjskiej? Była szansa, ale to też powody rodziny. Wróciłem do Polski ze względu na to, że miałem dwa pogrzeby. No, miałem jeden pogrzeb wtedy w rodzinie. No i chciałem być blisko tutaj jakby rodziców i też całej rodziny, żeby no, nie robić tego na telefon. No, ja grałem mecz i grałem mecz akurat taki przygotowawczy i wtedy też dostałem wiadomość, że ktoś zmarł z mojej rodziny. Więc, to nie, to było jeszcze w okresie przygotowawczym latem, więc później trochę tam ułożyło. Widziałem, że no trzeba było wrócić. No, dostałeś propozycję od trenera dobrze ci znanego z Miedzi. No właśnie, to jest Piotra Spolka. Gdybym nie dostał Do tej propozycji, to może bym się zastanawiał nad tym wszystkim, ale miałem fajną perspektywę awansu do Ekstraklasy, znowu bycia w Ekstraklasie, no więc skorzystałem z niej. I też bardzo fajny okres. I ostatni, można powiedzieć. Ostatni. Mateusz, słyszałem opinię, że wcale nie byłeś gorszy od Krzysztofa Piątka w czasie, gdy rywalizowałeś z nim o miejsce w Krakowie. Gdzie jest Piątek, dzisiaj wiemy. Gdzie jesteś ty, wiemy, no na piłkarskim aucie. Zaczynasz nowe życie, o którym za chwilę też porozmawiamy. Czy już trochę nam opowiedziałeś zresztą, ale wrócimy do tego tematu. Prawda? No, jak to oceniasz z perspektywy czasu? Piłka nożna jest, że sukces piłce nożnej jest dość złożony. To nie jest tylko, to nie są umiejętności, to nie są wyszkolenie albo jakaś inteligencja piłkarska. To nie jest tylko to. To też jest dużo szczęścia, to raz, a dwa, bycie w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, na tym miejscu, co się jest, więc Krzysiek jak najbardziej wykorzystał to, co potrafił w 100%. No, zawsze miał. Wycisnął. No tak, korzystał, wycisnął cytrynkę, można powiedzieć. No i super, ja mu gratuluję, bo jesteśmy kolegami z boiska, no, z drużyny, więc fajnie, że był w takim klubie jak Milan. No, bo to szczególnie ten okres limonczello we Włoszech, bo teraz możliwe, że ta cytryna trochę się zacięła. No tak. Ja myślę, że wielu piłkarzy chciałby być na tym miejscu. No właśnie, no ja myślę, że... Zadajmy. Tak, ja myślę, że każdy mu zazdrości w Polsce, że mógł grać w takim klubie. Czy to Hertha, czy Genoa, czy... Tak, oczywiście, że tak. I wiem o tym, że też zasługiwał swoją pracą, no pracował na to wszystko. To nie jest tak, że on dostał to tak, tylko pracował, okej. Okay. Trafił na odpowiedniego trenera, który dał mu szansę, który zrobił z niego kapitana. Grał, strzelał bramki. No jednak, jeżeli ktoś ma presję na sobie, też musi strzelać bramki. No strzelał te bramki. No i później dalej poszedł. No, mentalnie uważam, że w przeciągu tego roku, jak był na początku w Krakowie, a później i teraz, jak wygląda mentalnie, to skoczył o 1000%. Ale w tym pierwszym sezonie często wygrywałeś z rywalizacją. Był lepszy od ciebie w tym danym momencie. Nie mogę tak powiedzieć. Trener musi ocenić. Ja dobra, jakby... wysyłałem pytanie. Nie odpowiesz. Nie wyciśniemy z ciebie tego. No on miał inne cechy dobre, ja miałem inne. Nigdy nie byłem szczelcem dobrowym. Tak było. On był, miał to wykończenie. Nie byłeś, bo cię często na skrzydła zsyłali. No też prawda. No dlatego mówię, że ja miałem inne role w zespole. Okej. Jasne. Mateusz, śledzisz tę nową Miedź, tę Miedź Wojtka Łobodzińskiego? No, chodzisz na mecze? Oglądam, nie chodzę. Znaczy byłem chyba raz na meczu, a to chyba to był w okresie przygotowawczym. Ocen to jako piłkarz, który jest związany z regionem, ale również z Miedzią. Czy ten zespół jest ma jakby perspektywę awansu? No my z Wartą awansowaliśmy zespołem, który był złożony z chłopaków, których nie chcieli po prostu w klubach. Mm-hmm. Między innymi w Miedzi. Między innymi w Miedzi. Więc Miedź ma duży handicap w tym, żeby zrobić to na post. Naprawdę. I uważam, że Łobo jest odpowiednim trenerem na to stanowisko, jeżeli chodzi o Miedź Legnica. No i sobie z tym poradzi. Takie jest moje zdanie. Uważam, że w tym roku będzie awans. Ja tak uważam, a jak będzie, to też jest kwestia, no mówię, szczęścia. No mieli, no Krzysiek Drzazga dostał kontuzję, no to tak jakby... No, w takim razie, prawda? I to jest to właśnie, w piłce nożnej nie zawsze można przewidzieć, co się dzieje. To nie jest korporacja, to trzeba jakby już myśleć na 4 kroki do przodu. Przy okazji pozdrawiamy Krzyśka Drzazga. No, pozdrawiam, zdrówka. A jakie są najmocniejsze elementy tej drużyny, jeżeli mógłbyś to ocenić? Najmocniejsze? No... No chyba to, że nie ma jakichś personali takich, którzy... Takich jednostek? Jednostek. Które zespół, mogą być, zespół. Jest zespół, który, jednostek, które mogłyby chcieć zrobić sukces swój, nie zespołowy, na tej zasadzie. Bo wydaje mi się, że w Miedzi, jak dobrze wiemy,
było wcześniej, tak? Że jednak ktoś chciał sobie... Ciągnął w swoją stronę. No, na tym. Miał swoją żaglówkę. Jasne. Na koniec, Mateusz, o twojej przyszłości obiecałem, że wrócimy do tego wątku, bo nam operator tutaj już daje mocne sygnały. Okay. Ponoć wziąłeś się za menadżerkę, to z tym wiążesz też taką swoją przyszłość, też takie zabezpieczenie też? Nie, zabezpieczenie finansowe, sposób na życie, na zarabianie? Bo rozumiem, że to, bo to co powiadałeś o Olimpijskim Polu, to bardziej jest, rozumiem, bardziej jako realizacja swojej pasji, tak? A nie tylko. A menedżerka? Właśnie, no nie mogę znaleźć wszystkiego, ale jeżeli chodzi o projekt Olimpijskie Pole, tam jest dużo fajnych rzeczy, które można robić dookoła. A menedżerka? A menedżerka na pewno nie jest czymś, co wiąże, znaczy nie jest zawodem, gdzie mógłbym powiedzieć, że zabezpieczam swoją przyszłość akurat w tym kierunku. Bo... Ale działasz już też. Tak. Ja z moim agentem, który mnie prowadził przez całą moją karierę, nazwijmy to przygodę, Paweł Kopeć, i agencja 100 Proactive, no działamy od, powiedzmy, od kwietnia tego roku i no na koncie, no, czym możemy się pochwalić, no mamy transfer do Stali Rzeszów, jednego bramkarza, Krystian Stępniowski. I też sprowadziliśmy do Ligi Dolnośląskiej, tutaj juniorów centralnej, jednego zawodnika. My chcemy działać nie na ilość, tylko jakość i to powoli naprawdę, jeżeli też mamy swoje jakby projekty, też mamy swoje jakby na przyszłe okienko i na naszą przyszłość tej agencji jakieś cele, jak to będziemy robić, też biznes plan opracowany. Ale nie wiem, to nie jest tak, że my za wszelką cenę chcemy na tym teraz zarabiać coś, z tym po prostu żyć z tego, tylko to jest już taki projekt, gdzie ma nam przynosić dużo satysfakcji, bo wiemy o tym, że jednak nie jesteśmy, ja i Paweł musimy się trochę pospełniać w tym piłce nożnej naszej polskiej i jeszcze zmienić trochę tą naszą rzeczywistość. Okay. Mateusz, bardzo Ci dziękujemy za wizytę w naszym programie. Życzymy Ci przede wszystkim zdrówka, bo czy grasz profesjonalnie w piłkę, czy też nie. Życie nie kończy się na karierze piłkarskiej, tak? Zobacz, to się zaczyna dopiero. Dokładnie. Życie zaczyna się po 30, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie. Będziemy Cię bardzo monitorować, można powiedzieć, będziemy podglądać ten Twój rozwój. I dopingować. I dopingować. I zwierzę. I podsumowywać, także... No chętnie wstępnie umówmy się na kolejne spotkanie na stadionie w Legnickim Polu za jakiś czas i wrócimy do tematu. A więc Mateusz Szczepaniak był naszym gościem. Kochani, trzymajcie się, pozdrawiamy. Hej, Miedź! Hej, Miedź!